piątek 6 października miało miejsce uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego w Cieszynie po modernizacji. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała burmistrz Cieszyna wraz z zaproszonymi gośćmi. Oddajemy do użytku Stadion Miejski przy Alei Łyska. Nowy, lekkoatletyczny, po wielu latach dyskusji, bojów, starań o ten stadion, środowisk sportowych, mieszkańców. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji była pierwsza próba. Zmieniona dokumentacja, pozyskane dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych, całość inwestycji prawie 11, ale widzimy dzisiaj efekty. Stadion dla mieszkańców, dla stowarzyszeń sportowych, dla wszystkich, którzy chcą korzystać. Co tu zostało wykonane, tak pokrótce może przypomnijmy? Oddajemy dzisiaj stadion lekkoatletyczny, piątej klasy. Mamy, zacznę od murawy, trawiastą murawę z naturalną trawą, na której będą rozgrywane różnego rodzaju konkurencje sportowe, ale też będą piłkarze grali. Mamy bieżnię lekkoatletyczną na odcinku 400 metrów, 6 torów na 100 metrów, dookoła 4 tory, mamy rzutnie, mamy skocznie w dal, jest odpowiednie zaplecze, szatnie, magazyn, toalety. Można na tym stadionie rozgrywać wszystkie konkurencje lekkoatletyczne. Wszystkie konkurencje, a zarządcą tego stadionu jest schronisko młodzieżowe. Tak, na dzisiaj schronisko młodzieżowe, które będzie opiekowało się tym stadionem przy współpracy z Wydziałem Sportu Urzędu Miejskiego. Rozumiem, że ze stadionu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy i nie tylko pewnie. Jest stworzony regulamin, który za chwilę będzie przez schronisko udostępniony. Jeśli chodzi o bieżnię, to na pewno każdy mieszkaniec, będą mogły także korzystać grupy zorganizowane. Jeśli chodzi o murawę, no to tutaj także kluby piłkarskie, szkoły nasze podstawowe, szkoły średnie powiatowe i mieszkańcy, których serdecznie zapraszamy. Po 6-7 latach pracy w schronisku otwieramy dzisiaj oficjalnie stadion miejski, który tam 5 lat temu został mi przekazany w trwały zarząd, więc teraz ten czas, gdzie możemy zacząć użytkować. No właśnie, zacząć użytkować tak już na 100%. Jak to będzie wyglądało, jak już tu mówimy o tym użytkowaniu? Stadion jest ogólnodostępny, każdy może przyjść, każdy może korzystać z tego stadionu, z głównym naciskiem na dzieci, młodzież, no bo to między innymi dla nich ten stadion też powstał, ale też dla wszystkich stowarzyszeń, klubów sportowych, osób fizycznych. Miejmy nadzieję, że będzie wykorzystany. No właśnie, ale to trzeba się do Pana zgłosić, czy jak to wygląda formalnie? Stadion jest otwarty w zasadzie od rana do wieczora, od 7 do 21 codziennie, praktycznie w weekendy od 9 do 21. Są tutaj na okrągło gospodarze, więc można wejść, zgłosić chęć korzystania ze stadionu. Bieżnia ogólnodostępna, można przyjść i biegać. A Pan jak tak patrzy na ten stadion, jak się Panu podoba? Bardzo mi się podoba, cieszę się, już to wielokrotnie mówiłem o tym, że się bardzo cieszę, w przeciwieństwie niektórych, którzy malkontentów, frustratów, którym się wiecznie nic nie podoba, ja się bardzo cieszę z tego powodu. Otwarcie stadionu otwiera nowy rozdział w historii cieszyńskiego sportu. Podkreślali obecni na wydarzeniu sportowcy i samorządowcy. Piątkowe spotkanie było również okazją do wspomnień. Grałem tutaj w piłkę nożną na tym stadionie, też startowałem, był tak zwany czwór lekkoatletyczny szkół i startowaliśmy na tym. Tymże teraz widać, że chyba warunki się poprawiły. Pan patrzy teraz na ten piękny, zmodernizowany stadion. To co, podoba się? Aż chciałoby się tutaj pobiegać? Bardzo się podoba. Zresztą ja byłem też jednym z organizatorów, były spartakiady dla niepełnosprawnych. Były biegi, rzut oszczepem, rzut piłką palantową, także między innymi też sędziowałem rzut oszczepem. Także. Młodzież, dorośli, dzieci będą chyba mieli odpowiednie warunki do ćwiczeń. Bardzo tu jest dużo szkół i te szkoły mają faktycznie bliziutko przez ten lasek miejski na stadion, także nie będzie już na przykład problemów, że buty brudne, czy to szatnie idą, czy coś, także teraz całkiem to inaczej wygląda. Po części oficjalnej przyszedł czas na wypróbowanie przez uczniów z cieszyńskich szkół podstawowych, między innymi bieżni. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik. Yeah.
Proszę bardzo, idą jak burza. Tutaj moi drodzy.